Hej wszystkim, tutaj ja, MC Auto, witam was w drugim odcinku z gry The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Panie i panowie, ostatnio graliśmy sobie Kainem i nie poszło nam za dobrze, umarliśmy na matce. A teraz jak widzicie, mam Sick 2, także ja wygrałem grę dwa razy pod rząd, jest to powodu bardzo szczęśliwy. I jestem na tyle confident dzisiaj, że zagramy sobie randomową grę na hardzie, także zobaczmy, kim będziemy grać. Oby nie lostem. Lilith, okej. Okay. Lilith jest postacią na pewno ciekawą. Zaczyna ona... O, jeszcze mamy punchback, to jest z tego co wiem, bo dostałem Eden's Blessing. Znowu, po raz kolejny. Zaczynamy odcinek, znowu mam Eden's Blessing. Okej, okay. Lecimy. Oczywiście Lilith zaczyna z postacią, z familiarem, którym jest Incubus. Incubus strzela takie same strzały jak my, ale Lilith, jak wiemy, strzelać nie może. Tylko nasz Incubus jest możliwością, którą będziemy strzelać. Nie wiem, czy Ludowiko Technik będzie nam użyteczne, jakkolwiek. Ale wiem, że Lilith jest ogólnie grać ciężko, szczególnie jak są te punchbugi teraz, proszę bardzo. Jeszcze przeciwnicy atakują jego, a nie nas, więc... A, może być ciekawie. To może być długa gra, to może być krótka gra. W zależności, co będziemy mieli w... też rumie, no nie? Okej, okay, został nam jeden popcorn. Załatwmy go szybko. Okej. Okay. I to będzie tyle, tak jest, zostaliśmy baterie, okej. Okay. I nasze na spację jest to przedmiot, który pozwala nam duplikować nasze familiary. Także możemy to robić nieskończoność, że dostajemy baterie w środku bossa jakikolwiek sposobem. Możemy tylko użyć jeszcze raz i możemy mieć wtedy jeszcze więcej familiarów, także jest to bardzo fajna rzecz, z którą zaczyna Lilith. I jeszcze mamy ten czerwony przedmiot, który nie pamiętam jak się nazywa, widzicie go po prawej stronie pod mapą. To jest tak, że Lilith będzie spełnić z tego co wiem, randomowego familiara za każdym razem jak dostanę po jakimś, po ilość tam obrażeniach, krótko mówiąc. Czy ja chcę roidage? Niekoniecznie. Jeżeli dostanę bombę, to przeroluję, jeżeli nie, no to nie mamy. Dużo tych. Dużo mamy... Matko, jak one się nazywają? Ała, to było głupie. Mamy dużo... Tinted Rocków, także przydałoby się dużo bomb, krótko mówiąc. Ale dzisiaj mam zamiar to jakkolwiek wygrać. Jeżeli skończymy na Blue Baby, to skończymy na Blue Baby. Zobaczymy jak to będzie. Dostajemy dużo kluczy. To jest też spoko, nie powiem, że nie. Dobra, Incubus został sobie. Kolejny klucz i kolejny Tinted Rock, mój Boże. Dajcie mi bomby. Tutaj będzie masakra. Potrzebuję 3 bomby, najmniej. Bo nie atakują jego, to dobrze. Atakujcie sobie jego, mi to pasi. No i oczywiście Incubus potrzebuje, tak samo jak normalna postać, potrzebuje Tears Upów, potrzebuje Range Upów, potrzebuje przede wszystkim Damage Upów i wszystko inne, co sobie możemy wymarzyć. Kolejny klucz! What? I kolejny Tinted Rock, czy wy to widzicie? Okej, okay, Gemini, i tu używamy naszego przedmiotu, patrzcie na to i mamy dwa Punching Buggy, mamy dwa Incubusy, także jest mega. Podwójny Damage. Też mamy 3,50, to jest Damage standardowy na postaci. Oprócz Judasza, Judasz oczywiście jest tytanem, więc on zaczyna z większą ilością zdrowia. Na chwilę ten boss mi nie atakuje totalnie. Teraz dopiero mnie zaatakował, bo nie ma punching bugu blisko. A to w ogóle miesza, że ona nie był punching bugi obok. Okej, okay, jego teraz będzie ciężko złapać, bo on się sfokusował na nim, a nie na mnie. Teraz się sfokusował na mnie, okej. Okay. Zatrzymajmy go w miejscu i pokonajmy pierwszego bossa, panie i panowie. O nie! Myślę, że będzie to prostsze, okej. Okay. Polydactyli, hold me. Proszę bardzo, mamy kartę Death i nie mamy bomb. No niestety. To byśmy sobie rojdzieć. Jest to oczywiście jeden z trzech przedmiotów, który potrzebuje, który jest potrzebny nam do przemiany w Ćpuna. Przemiana w Ćpuna jest jedną z lepszych przemian w grze, także fajnie byłoby ją dostać. Mój Boże, tu od internetu nie mogę żadnego wziąć. Och, gro. Kolejne piętro jest to Cellar, dwójka. I mamy jedno serduszko, żeby utrzymać je, żeby dostać deal z szatanem. Byłoby to całkiem spoko. Taki deal dostać, nie powiem. Muszę uważać, żeby nie zaczęli strzelać we mnie. Mogą się na pan bogu skupić, mi to wisi, nie? Jestem high z niego, bardzo mi to cieszy. Dobranoc i dobranoc. I mamy bombę, wow, tylko szkoda, że troll bombę. Okej, okay, mamy pokój z koroną. Zobaczmy, co pokój z koroną sobie zawiera. Może wirusa?
Good job. Dobry. O, tu mogę go wykorzystać w sumie. Oj, zepsułem trochę. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Czy wy to widzieliście? Ten mały gnoj tutaj był. Nie widziałem go totalnie. Ale lipa. Dobra, trudno. Nie zgijmy. Byłoby fajnie nie zginąć, naprawdę. Dajmy sobie wszystko, po prostu. Czy ty możesz umrzeć? Dziękuję. Ja nie chcę dostać, nie mogę dostać swoją drogą, jeżeli chcę deal z szatanem. Zobaczmy, co jest w pokoju z koronem. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ty jesteś zawsze spoko. Nie mam bomb, ja potrzebuję bomb i to za przeproszeniem na gwałt. Bardzo potrzebuję bomb. Jeszcze knockback mamy zwiększony, z tego co wiem. Więc spoko. Pozwalmy to, będą się pająki respić. Okej, okay, nie chcę dostać, nie chcę dostać. Okej, okay, tego nie było. Nie było tematu, zapomniałem o tym pająku. Nie było rozmowy o szatanie. Nikt nic o szatanie nie słyszał. Jeden strzał i ja ginę, więc. Ale jeżeli umrę, teraz spróbujemy sobie jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że się uda jakoś to ogarnąć, panie i panowie. No! Zdychajta. Dobra. Prawda jest taka, że w Wajzaku da się każdy ten ugeć. Każdy run da się ugeć w Wajzaku. I to jest prawda. Próbujemy. Na Little Holly nie powinniśmy umrzeć. Nie powinniśmy. Nie znaczy, że nie umrzemy. Znaczy szansę na szatana jeszcze mamy, ale jest to szansa mała niestety. Mimo wszystko przydałoby się go dostać chociaż raz w tym podejściu. To jest mój streak, nie chcę mojego streaku zepsuć. Jest to bardzo mały streak, ale... Ale wygrałem dwa razy, no. Okej, skupmy się na tej grze. Nie patrzmy na tym, czy możemy stracić streak, czy nie. Było bliskie. Jesus Juice i dostaliśmy szatana mimo wszystko, wow, okej. Denail, ale denail nie wezmę. Niestety nie mogę nic wziąć. Wziąłem coś, gdybym miał... Potem zapewnione to, że będę miał... Czarne serduszka. A po tym jest czarne serduszek, nie będę. Niestety, okej. Okay. Chodźmy sobie uzupełnić życie, bo jesteśmy cały czas na hita. Nieważne, że całe. Gdzie jest to serduszko? Tutaj. Ominąłem w ogóle, jak wchodziłem. What? Okej. Okay. Chodźmy jeszcze na górę, może znajdziemy jakąś bombę. Byłoby mega. Bardzo, to było bardzo zabawne, to było gio. Envy, okej, okay, nie jest to zły boss. Mini boss naprawdę, grze główny. Right? Po kolei będziemy go rozwalać, nie będziemy szaleć tutaj. Jesus Juice oczywiście dał nam damage. I to było bardzo fajne, to jest to czego potrzebowaliśmy. Widzieliście jak rozwaliliśmy szybko Little Horna. No może nie aż tak szybko byśmy chcieli oczywiście. Ale szybko nonetheless. Dobra, dobra nas, panie i panowie, ty też. Oj, Envy jest fajny boss, bo ten Envy'ego może dostać Forever Alone, jeżeli też pamiętam. I chyba coś jeszcze. Grałem w tą grę tyle, a nie wiem o niej nic. Mamy Death, Death nas może uratować w jakiejś tam sytuacji podbramkowej. Wstawiam klucz. Nie chcę klucza, chcę bombę, ja pragnę bombę dostać, naprawdę. Jeszcze mamy jeden pokój, do którego możemy zawitać. Spróbujmy. Okej. Nie jest to pokój za przyjemny niestety, ale dalej szansa na bombę istnieje. A, nie zauważyłem gówna. Okej, okay, fajnie. No teraz jesteśmy znowu w sytuacji podbramkowej. No, dobra. Puseca, okej, okay. Akurat to czego potrzebowałem. Okej, okay, tu możemy umrzeć w tym pokoju. Tu pokój wydaje się być prosty, no nie? Ale są te kamienne swoje, przez które nie możemy strzelać, nie możemy nic robić, jeżeli one są przed nami, więc jest to ciężkie. Bomba! Okej, okay, teraz się muszę zastanowić, na czym chcę je użyć. Bo jest tutaj u góry skrzynka. Jak pamiętacie. Tutaj, tu nie ma... Tu mogę dostać... Ja wolę mieć zapewnione serce. Albo zapewnioną szansę na serce, niż... na cokolwiek innego. Tak jest, dokładnie, okej. Okay, dobra. Jestem bardzo szczęśliwy z tej decyzji. Lecimy na kolejne piętro, panie i panowie. Nie będziemy tu wchodzić, w sumie możemy tu wejść, mam dużo kluczy. No, abyśmy mieli bomby, moglibyśmy kupić, znaczy moglibyśmy go rozwalić, dostalibyśmy nickel zapewne. No, ale no nic. To było placebo. Placebo imituje nam pigułki. To jest jak blanka, tylko że to pigułek. Krótko mówiąc. Okej, okay, kolejne piętro, panie i panowie, są to cave'y. Zacznijmy. Sloth, okej. Okay. Możemy dostać Bob's Rottenhead.
Byłoby spoko w sumie dostać Pops na ten head. Nie wiem, czy Pops Kules możemy dostać od Slotha. Możliwe, że tak. Możliwe, że czegoś nie pamiętam. Przedmiot Boba możemy dostać na pewno. Nie dostaliśmy nic, dostaliśmy bombę. Bardzo fajnie. Dostaliśmy kartę, którą jest Hanged Man. Możemy dwie karty nieść. To jest chyba od tego polidaktylipy. Także całkiem okej. Okay. Oh, god damn it, jak te kupy wystartowały. Jeszcze nigdy nie rzuciło się na mnie gówno w całym moim życiu. Pierwszy raz. Do końca wiem, czy chcę to powtarzać. Right. Nieźle. Trzymamy się przy życiu. Klucze nie potrzebujemy. Mamy. Gdyby tam był kamień z ich, to bym się połasił. Jak najbardziej. Jest szansa, że będziemy mieli tutaj nawet Angel Room. Na tym piętrze, ponieważ nie wzięliśmy dealu z szatanem. Mamy większą szansę na Angel Room niż na Devil Room. Co daje nam możliwość zdobycia bardzo fajnych przedmiotów. Ładnie, ołka, ała. To było głupie z mojej strony. Czemu dostaję tyle kluczy? Bardzo chcę odpowiedź. Ja chyba jej nie uzyskam. Okej, to mogę pół serca zyskać, jeżeli to dobrze wymanewruję, jak w ostatnim odcinku. Bo ja będę całkiem spoko, nie powiem. Zrobić takie coś dwa razy z rzędu. Ta mucha tutaj, która tutaj leci właśnie, jak tam widzicie. Ona jest chyba na jednego hita. Aby to była ta. No nic, będziemy próbować zaraz. Dostać się tutaj. Uderzymy jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo chyba jej nie biłem w ogóle, nie jestem pewny. Mogę to zepsuć, okej. Okay. I spróbujmy się tu ustawić, jakkolwiek jak bądź. Nie, to jest bardzo złe miejsce. Nie chcę bomby manować, a chcę to zrobić tak, żeby było dobrze. Czy ona tu poleci? Chyba. Dziękuję. Drugi raz z rzędu zrobiłem dokładnie to samo, super. Pół serca odzyskane. Jestem trochę more confident, naprawdę. Wiem, że bym tego mojego active przedmiotu na spację mógłbym używać częściej niż używam. Jednak może się stać tak, że nie naładuję go jeszcze. Whipworm, bardzo fajna sprawa. Większy shot speed up. Okej, uważaj na te muchy. I na te grzyby też przy okazji. Wow, nie zauważyłem tej muchy. Ona się dziwnie odbiera tam w takim razie, bo miała polecieć na prawo, a poleciała tutaj. Chyba zdychać. Okej, odrzucałem pigułkę. Boję się jej brać, ale wiecie co, wezmę. To może być bad tip, jak najbardziej, może być help down, może być wszystko. Ale ja ją wezmę. I'm excited, bardzo niefajnie. Okej, okay, Hanged Man mamy. Właśnie mamy Hanged Man. W tym pokoju możemy zyskać tylko klucze, to mnie za bardzo nie jara. Treasure Room, bardzo mi jest potrzebny Treasure Room. Like, really. Really bardzo. Nie? Monetka. Okej. Okay. Droga do 15 monet. Cały czas. Ostatnio w ogóle, ciekawostka, odpaliłem sobie kompletnie czysty save na Isaacu. I wygrałem dwie gry pod rząd, tak samo. Od razu, jedna po drugiej. Ho! Ho ho! Ho ho! Oś, oś, of, o mój Boże! D6! Ho ho ho! Experimental treatment! Możemy to przerolować? I o, 8-inch nails! To jest to, co ja chciałem dostać. 8-inch nails oczywiście daje nam damage up i to całkiem spory. Więc to jest bardzo fajne i mamy też strzały oczywiście lepsze. Wszystko jest fajne, wszystko teraz życie jest piękniejsze, krótko mówiąc. Okej, rzucili się na niego, spoko. Spoko, patrzcie na to, mogę sobie tutaj stać. A nie będą tłuc. Ja się w końcu z nim zuzą, bo uznają, ej, on jest nieśmiertelny, ona nie, atakować ją! Jeżeli dostajemy Angel Room, mając D6, to się może bardzo fajnie skończyć. Na przykład Sacred Heart. Wszystko jest możliwe. Godhead. Mierzę wysoko. Au, no nie, to było bardzo chamskie. Bo się na pęcik boka rzuciły, a nie na mnie. Okej, okay, no jak się nie postaram, to nie dostanę nic. Więc przydałoby się postarać. Okej, okay, muszę nadawać D6, to jest priorytet mój aktualnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, guys. Sztab. Sztab. Kolejna moneta. No do sklepu wejdę mając 10 monet, bo mogę sobie kupić... mogę sobie kupić... serduszko. Więc przydałoby się... nie dostać mimo wszystko na tym piętrze. Okej, okay, te muchy niestety są bardzo... bardzo niefajne. Kolejne niedoperze się pojawiły. To jest są muchy, to są niedoperze, tylko grube. Nie, don't shoot me. Okej.
No. Dana, kolejna moneta, wchodzę do sklepu, nie będzie gida, to będzie super. Soul Converter. No. Tak, straight up, no. Nie chcę zmieniać nic, nie chcę kupować też nic. Jeżeli znajdę coś, co mam wysadzić, to pewnie kupię bombę, ale o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, to jest bardzo, bardzo niefajny pokój. Bardzo niefajny pokój. Okej, okay, jeszcze raz do nich, jak są blisko. Priorytet. Ok, mamy D6 naładowane. Idę zamienić sobie D6 z naszym przedmiotem na spację, ponieważ kierujemy się już do bossa. A ja potrzebuję tego przedmiotu. I to bardzo. Box of Friends, dokładnie nazywa się przedmiot. Nie pamiętam większości przedmiotów w tej grze. Nazw. A nie to dokładnie robią, tak w 100%, nie? Tak, nie będziemy się spieszyć, bo dostaniemy obrażenia i to srogi, które nie chcemy dostawać, krótko mówiąc. Ok. Mogę dostać The Fallen, o Jezu, jeden z gorszych bossów, które mogliśmy dostać, ale dostajemy przedmiot od diabła, co jest mega fajne, mam naładowane D6. Jeżeli nam się nie spodoba, możemy zawsze to przerolować, więc całkiem spoko. Nie wiem, jaką mamy pulę, jeżeli mamy Fallena, czy mamy pulę bossa, czy mamy pulę diabła od Fallena, nie mam pojęcia. Dostałem raz, ale jest ok. Contract from below dostałem. Czy ja bym chciał contract from below? Nie, ja bym to przerolował. Contract from below daje nam podwójne przedmioty wszystkie, klucze, bomby, pojawiają się po pokojach i takie rzeczy. Okej, okay, czy będziemy musieli iść dwa razy? Tutaj Box of Friends mógłby też przerolować, ale to byłoby samobójstwo. Więc ja tego nie zamierzam robić. Quite frankly. Zobaczmy, co dostaniemy. Succubus, okej. Okay. Succubus i Incubus. Combo. Succubus jest to przedmiot, który jak widzicie mamy taką czarną aurę dookoła. I w momencie, w którym jesteśmy w tej aurze, dostajemy w tym przypadku 3 damage'u ponad aż dodatkowo. Także całkiem spoko. To są takie strzały, widzicie, jesteśmy w środku. Mamy większe te strzały. Wow, magic. Okej, okay, kolejne piętro za nami. Mamy jedno serduszko na naszym koncie. Czy ja mogę to przerolować? Tutaj jest ta maszynka? No. Okej, okay, no to trochę lipa, panie i panowie. Sprawdźmy to, bo to może być Joker tam. Zaryzykuję i kupię tą kartę, bo to może być Joker. To jest Joker, panie i panowie, pięknie. No ale po raz kolejny nie ma tutaj niczego, co by nam się przydało. Coś się i to bardzo. Dalej jedno serduszko, potrzebujemy życia. Tak, fest. A nie widziałem tutaj kamieni z X-em, jeżeli się nie mylę. Dobra, módlmy się, żeby następne piętro było łaskawe, naprawdę. Okej, okay, to są zalane cave'y. Módlmy się, żebyśmy tutaj coś znaleźli. Co my mamy tutaj? To kupię tego. O, hajs, pięknie, będziemy mogli sobie coś kupić ładnego. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, największe zagrożenie rozwalone. Okej, okay, Incubus chyba jeszcze zadaje obrażenia, jak ktoś jest w jego aurze. Dużo bomb, bardzo fajnie. Tym się zdaje. Tak, dokładnie. Incubus jeszcze zadaje obrażenia, jak ktoś jest w jego aurze. Mega fajna sprawa. Muszę opowiedzieć sobie słuchawki, ponieważ boli mnie ucho. Dostajemy strasznie dużo hajsu. Counterfeit penny. Okej, okay, ja wolę Whipworm. Tak mi się wydaje. O, bardzo fajny pokój, tylko bo weź się nimi zajmij. Thank you. Thank you very much. Jeszcze Incubus oczywiście też będzie się podwajał, jak użyjemy naszego przymiotu na spację, czyli Box of Friends. Także jeszcze większa szansa będzie na to, że on będzie rozdawał jeszcze więcej obrażeń. Mało tylko, będziemy mieć większą szansę, że będziemy w jego aurze. I nie mam pojęcia, czy jak jesteśmy w tej aurze, wiecie, podwójnie, czyli w jednej i w drugiej, to czy to się stakuje. Nie mam żadnego pojęcia. Okej, okay, mamy zniżkę. Kupuję ją od razu. Zniżka jest naprawdę fajna. Kupuję oczywiście serduszko i będziemy to rolować i jeszcze porada. Jak macie tego gościa z takimi właśnie monetkami w oczach i macie maszynkę obok, stawajcie tutaj, przerolujcie przedmioty i rozwalicie jego przy okazji. Kompas, soul converter. Czy ja chcę kompas? Czy ja chcę kompas? Czy ja chcę kompas? Pewnie. Kompas zawsze spoko sprawa. Rolujemy dalej. Habit. Nie chciałem tylko kupować, chciałem kupić serce. Fuck. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. No to potrzebujemy 3 monetek, krótko mówiąc. Ta Incubus tutaj już
szaleje. Nie mogę dostać od czempiona. Nie, mogę dostać od czempiona raz. Chłop, prawie dostałem. Okej. Incubus tam zabija, ale w ogóle ja nie widzę niczego, on zabija, więc całkiem spoko sprawa. Okej, mamy bossa, rozwalimy sobie od razu. Są cave, zajane cave 2. Boss może być ciężki, miejmy nadzieję, że nie będzie. Próbujemy to zrobić jeszcze. Okej, dostaliśmy coś tutaj? Nie wiem, chyba raczej nie. Okej, próbujemy, panie i panowie, mamy current death, użyjemy jej, ponieważ kupiliśmy drugą. Kompletnie beznadziejnie. Na szczęście mamy... To jest Gerdy. Mamy wersję Gerdy'ego na szczęście, która... nie strzela w naszym kierunku, więc całkiem spoko. Tak, damage się dubluje od sukubusów. Zajebiście. Squeezy i anioł. Hell yes. Hell yes. Cała aniołka... Got it! Oh shit! O, panie i panowie, to jest ran wygrany i to na 100%. Ja będę taki konfident, że zaatakuję anioła w tym momencie. Bez mojego Box of Friends atakuję anioła, dostałem właśnie dwa serduszka i dostałem na to obrażeń. Panie i panowie, mój Godhead. Godhead nie trzeba przedstawiać, Godhead to jest jeden z lepszych przedmiotów w grze. Widzicie czemu, daliśmy sobie radę z aniołem, bez żadnego problemu, mamy Kipis 2, lecimy, mamy strasznie dużo życia. Wow, panie i panowie, oczywiście mamy strzały i ta aura dookoła tych strzał też zadaje obrażenia. Jesteśmy ustawieni, panie i panowie, na całą grę. O mój Boże. Nie branie Devil Dilly to była jedna z lepszych decyzji, którą zrobiliśmy w tym podejściu. Okej, będziemy mieli walkę z Mega Szatanem. Jeżeli dostaniemy drugiego anioła i go oczywiście pokonamy, będziemy mieli bombę, żeby go pokonać. Przede wszystkim. Zobaczymy coś jeszcze w pokoju z tym. Z kością. Jak widzicie, każdy run, nawet jeżeli zaczyna się beznadziejnie, każdy run trzeba grać do końca i przynajmniej starać się jak najbardziej, żeby go grać. Shoop to up albo Chemical Peel. Chemical Peel, proszę, damage up kolejny. Mamy 10 damage teraz w środku sukubusa. Nice, okej. Okay. Co mamy tutaj? Jaki to jest pokój? To jest D6. Tak, to jest D6. On roluje nam piedestały, z tego co pamiętam. Nie skorzystamy, bo nie mamy piedestałów, więc... Patrzcie, jak te grube muchy, z którymi się męczyliśmy tak przed chwilą, padają tak totalnie od razu. To jest niesamowite. Godhead jest niesamowite. Jest też teoria, nie wiem czy to jest ała, nie wiem czy to jest prawda, ale jest teoria, że nie można dostać Godhead i... Godhead? Może 3 serca. I Sacred Heart nie może dostać tych obu przedmiotów w jednym ranie. Ivy Bug. Nie, ale mogę teraz zrobić D6, bo mam item na piedestale. Tylko jeszcze oczywiście będę zagrał na szybko na platinumgod.uk i sprawdzę czy... A, fuck, bo chciałem wejść na telefon, a tu jeszcze przecież demo. To jest dwóch bossów, nie jeden. Ups. Dobra, teraz możemy. Okej, okay. Ja szybko wchodzę na Platinum God. Szybko, miałem mieć odpalony już wcześniej, ale oczywiście nie mam odpalonego, bo jestem lamusem. Okej, jestem już na stronie. Panie i panowie, szukam szybko kostki. Kostka numer 4 mówi tak, wszystkie itemy na piedestale. Nam roluje. Także idziemy szybko do kostki, klikamy ją i zobaczymy co się kryje za tym piedestałem. Mam nadzieję, że coś fajnego jest. Jest to pula w Secret Roomie. Nie w Secret Roomie, w Challenge Roomie. W Boss Challenge Roomie, będę całkowicie dokładnym. Więc zobaczmy, cóż tam teraz tutaj gra przyniosła. Taurus. Speed down, ale rage nam się buduje i nam się w końcu odpali. Fajnie, czyli będziemy po prostu nieśmiertelni po jakimś tam czasie. Całkiem fajna sprawa. Mamy po prostu efekt chariota po jakimś tam czasie, więc całkiem przyjemnie. Tą kartę polewa, by było fajnie dostać. Zapomniałem w ogóle, że mam przecież kartę Hangman i teraz się muszę zastanowić, czy chcę użyć jej na kartach, czy chcę użyć ją, żeby otworzyć tą skrzynkę tam na lewo. Tutaj, bo tu może być drugi. Two of Clubs, mam dwie bomby, super. I High Priestess. Czy to się opłaciło, to nie wiem. Ale wiem, że mam teraz bomby. Więc mega. Okej, panie i panowie, idziemy dalej. Godhead Lilith. Okej. Mam co dać na miniaturę. Okej, o, ten pokój oczywiście, jak najbardziej.
To jest plus. Godhead, zobaczcie jak to kosi. My nawet aż tak dużego damage'u nie mamy. To jest najlepsze. Nie musimy się przejmować, żeby strzelać na wprost ich, znaczy no w tył. Możemy strzelać na wprost. Nic tam nie zrobią. Piękna rzecz. Okej, no to się nie opłaciło wchodzić. Och well. Okej, kompas mówi nam, że boss jest hen daleko. Idziemy na dół. I co my tu mamy? Look at this. To się robi w całkiem spoko sposób. Wiem, użyłem klucza, ale mam duże nadzieje co do tej skrzynki. Żeby odblokować tą skrzynkę i dostać się do złotej skrzynki, wystarczy po prostu, jak widzicie, zrobić taki myk. Okej, okay. HP up, blood bug, IV bug i blood bug w jednym podejściu, fajnie. Right, idziemy do minibossa. Miniboss może nam dać coś fajnego jak najbardziej. Gluttony, tyle go było. I kolejny HP up. Spoko, mamy co wydawać u diabła, jeżeli byśmy dostali, a go nie dostaniemy. Co mamy tutaj? Bomby, hajs, całkiem spoko. Jak się dostaniemy jakim cudem do sklepu, to na pewno wejdziemy do niego. O, nieskończona skrzynka, całkiem spoko. Niestety nie mamy aż tylu kluczy na nią. Co my tu mamy? Oczywiście troll bomby, niczego innego się nie spodziewałem niestety. Super. Boże, gadkę, to mówię, to jest wygrane podejście. Tylko oczywiście jeszcze do tego trzeba omijać wszystko i w ogóle, także Deful się może na matkę przydać. Jak najbardziej, żeby wyjść od matki. Stigmata jeszcze, kolejny damage up i HP up. Holy god. Wow. Right, spoko. Mi to pasuje. Także, panie i panowie, jakby to ująć, zbliżamy, może nie tyle co ku końcowi, ale jestem ciekaw, czy uda nam się pokonać na przykład Delirium z tym ustawieniem. Jeżeli by się udało pokonać Delirium, to byłoby strasznie fajne podejście. Nie powiem, skończę serduszko. Serduszka na nie kupuje, to by się nie opłaca. Ale to jak najbardziej kupię na przyszłość. Na przyszłość, bo ten przedmiot pozwala nam trzymać dwa itemy na spację i przemieniać się między nimi. Także jest spoko. O, Explosive Diarrhea, uciekamy stąd. Okej, okay, prosto do bossa praktycznie. Zajebiście. A bossem jest, jak szybko padnie. Monstro 2, oj stary. Trzeba było się nie pokazywać, kiedy nie trzeba. A, gdzie mnie tu skoczyłeś? Oj, teraz widzicie, odpalił nam się Taurus. Dostaliśmy efekt Chariota. Okej, okay, Monstro 2, nie żyje. Dostaliśmy aniołka, niestety, Belly Button. Cork mi jest potrzebny, Whipworm mi się bardziej podoba. Czy coś tu jeszcze chcemy zwiedzić? Możliwe, że tak. Oh shit. Okej. Coś my tu mamy jeszcze? Nie mamy serduszko. W sumie kupię sobie to serduszko. Możemy, tak, żebym po prostu miał. Mam Death i High Priestess. Okej. Zastanawiam się, czy wziąć zamiast High Priestess kartę The Fool. I tak mówiłem, z bardzo ważnego powodu, ponieważ chcę pokonać matkę. Chcę... O, tu jest kamień z X-em, pominąłbym. Chcę pokonać matkę i wyjść od niej. Znaczy wyjść od niej, jeżeli będzie taka potrzeba. Jeżeli nie, no to zachowamy sobie na coś innego, na jakąś ewakuację czy coś. Czy chociażby na... tutaj, na taki pokój. Cursed Room. Niestety, skrzynko, nie mam dla ciebie kluczy, a potrzebuję kluczy do The Chest, więc potrzeba mi kluczy. Fest. O nie, a you are wizard, naprawdę. A czemu mnie to ten? Czemu mi to nie zrobiło? Bo to nie na mnie, tylko na to. Dobra, to mnie dotknęło, ale nie mojego sukubusa. Znaczy inkubusa, więc. I am okay with that. Gdzie może być Secret Room? Chciałbym go znaleźć. Tu nie będzie na pewno. Czy nie było kamienia z X-em? Nie było. Cool. Tu nie może być, patrzyliśmy przed chwilą. Tu może być jak najbardziej. Jest! Dziwne. Krzypków nie będę rozwalał, chociaż mogę dostać Magic Masha. Nie dostałem Magic Masha. No cóż. Jeszcze Super Secret Room był. Byłoby fajnie znaleźć. Ja stawiam, że jest tu albo na prawo. To na prawo. Tak jest. I to na sercu do kolekcji. Mamy full życia. Idziemy na piętro z mamusią. O panie, to jest tak dobre podejście. Zalane cave'y. Nie, Dunk Depths. Czemu powiedzieć, że zalane cave'y? Dunk Depths'y to są. Super, to range up, super. Bombsaki.
dzięki. Bardzo fajnie. Lockdown nie interesuje mnie zbytnio. I mamy bomby z powrotem. Zajebiście. Okej, mimo wszystko trzeba się pilnować, bo aż takiego damage'u, żebyśmy rozwalili wszystko na naszej drodze, nie mamy. Mimo, żebyśmy chcieli. Dobra, tower rozwalił. Gdzie byśmy chyba PTP chcieli iść najpierw? Na pewno sklep i treasure room jest naszym tutaj priorytetem. Monstry raz dwa. Sorry panowie. Ta impreza jest zarezerwowana dla najlepszych. Czyli dla mnie. Ha, ha, ha. Chodzi o to podejście. Hostrad. Okej. Okay. Champions Belt. Okej. Okay. Więcej damage'u. Czyli tak, Hostrad, jak widzicie, mamy na górze przeciwnika, krótko mówiąc, na naszej głowie, który będzie strzelał. Tak, jak przeciwnik robi. Którego ta czapka reprezentuje. I Champions Belt daje nam damage up, ale będziemy mieli więcej championów do walki. Tak właśnie. No, jesteśmy 10 minut za późno, jeśli chodzi o boss rush room. Za chwilę będziemy za późno już, żeby rozwalić hasza. A nie szkodzi, będziemy mieli delirium i mega szatana na koncie. Więc jestem mega happy. Ja będę chciał wyjść od matki faktycznie. Raczej nie. Raczej nie, bo po co? Bardziej sobie wyjdę z quest roomu teraz niż od matki. Tak szczerze. Będę tego żałował pewnie potem? Och well. Nie idziemy jeszcze tam, my tylko sobie torujemy drogę, póki możemy. O, ty jeszcze, tak? Dobrze, dobranoc. Alright, panie i panowie, idziemy do quest roomu. Nie wiem, czy pierwszy raz w tym podejściu, chyba pierwszy raz. Ale słuchajcie, jeżeli możemy, tak najbardziej. Ta pół serduszka, pewnie. O, to była dobra decyzja. Miejmy nadzieję. Kartę dostaliśmy, The Magician. Gdyby to była lepsza karta, to bym się zdenerwował. Musimy dostać jeszcze pół serduszka. Speed up, range up. I żyćko. Mamy full życia. Krótko mówiąc, super. No bo żyje tego The Magician. Baby Bender odblokowany. What? Okej. Okay. Alright. Nie będę narzekać, naprawdę. Że blokowałem coś nowego. Czyli bo nie wiem, użyj tego, użyj Magician jako Lilith czy coś. Maybe. Maybe. Zobaczmy co się fuck. Całe szczęście, że miałem tylko Taurusa jeszcze. Co się kryje tutaj? O, możemy się przespać. Jej. Begara się rozwali. A nie możemy spać, mamy full HP. Fair. Nie wiem, jest na prawo, ale jak możemy się rozejrzeć i ewentualnie coś jeszcze może dostać jakimś dziwnym cudem. Czy to skrzynka, czy to co innego. Dlaczego się nie rozejrzeć? No, zdychajca. Okej. Okay. Dostaliśmy dwa znaki zodiaku? Tak, jestem pewny, że dostaliśmy dwa znaki zodiaku. Tears up i dostaliśmy właśnie Taurusa. O Boże, życie z Godshead jest tak przyjemne. Tak miłe, tak dobre. Nie ma nic lepszego. No dobra, są lepsze rzeczy. Z Technology 2 i Spoon Bender. Brimstone i Spoon Bender. Nie, są lepsze rzeczy. Ale to nie ma co narzekać. Ani trochę. Po prostu nie ma na co narzekać. No, come on. Dobrze. Kolejny klucz do kolekcji, do TCS oczywiście. Dobra, i lecimy, panie i panowie, na mamusie. I do Womb. No i tym razem matkę pokonamy i to w ogóle nie ma dyskusji, żebyśmy nie pokonali. Mamy bez sukubusa mamy 8,25 damage, razy 2 to jest 16,50. Więc mama is gonna die. Very fast. There we go. Oczywiście idziemy do TCS, czyli bierzemy Polaroid i mamy walkę z... O! Mój Boże. O. Mamy The Soul. Tutaj mamy. To jest chyba Delirious albo Little Delirium. I ja pozwolę sobie wziąć raczej to, bo na koronę nie mamy. Na koronę musimy mieć chyba jedno HP, a tyle nie mamy, więc pozwolę sobie wziąć Holy Light. I zawalczyć oczywiście z aniołkiem.
i walka nie powinna zająć długo. I Holy Light, jak widzicie, daje nam efekt Crack the Sky w momencie, w którym trafi przeciwnika. O, i właśnie dostaliśmy z damage'u, o którym mówiłem w tym przebiegu na początku, że dostajemy ileś tam damage'u i właśnie na spawnie familiara, dostaliśmy Dark Bomba. I nie mogliśmy dostać niczego lepszego, tak naprawdę. Mega fajnie. Jesteśmy, mówię, ustawieni. Jesteśmy ustawieni. Idziemy na Mega Shatana, idziemy na Delirium, idziemy wszędzie teraz. Jestem podekscytowany. Jest dwóch bossów, bo to jest piętro XL. Right. Teraz pytando, nasiadando. Jak tam się dostać? I oczywiście dostajemy umbilical cord. Mogę dwa te teraz nosić. Okej, okay, spoko, będę nosił. Dostajemy za całe serduszko obrażenia, więc... No, lepiej się pilnować. Na szczęście od czepiów dostajemy na przykład dwa serduszka obrażeń czy coś. Musimy się pilnować i to bardzo. Dark Bomb jest naszym źródłem aktualnie serduszek. Nic innego. Musimy mu zaufać po prostu. W tej kwestii. Co tu mamy? Health up. Cool. Cool. Very cool. Dobra. Mamy def nasze kochane cały czas. Musimy mieć się na uwadze. Dobrze, że niektórzy przeciwnicy lecą do tego, do punchbaga. Mi to bardzo odpowiada. Gdzie są te bossy? Na pewno jest z tej strony. Poszliśmy w złą stronę. Kompas nas oszukał. Okej, okay, spoko. Ja bym to mógł wziąć ze sobą, to bym to wziął, niestety nie mogę. Więc... Och, well. Jeszcze bym zajrzał do challenge roomu, jeżeli mogę. Czy ja tutaj zapomnę o tym? Nie mam speed up chyba, jak pamiętam. Odkryty. O nie, boję się tych pigułek, hematemesis i... Lock up, cool. Samo dobro. Tu nawet nie będę próbował. Nie ma takiej możliwości. Nie da się trafić, nie da się trafić, przede wszystkim. Przede wszystkim, nie da się trafić. O, dziękuję ci tak, babie, o mój Boże. Okej, okay, wyczyszczę ten pokój, bo chcę, tak jak mówię, zawitać do challenge roomu. Ostatnio challenge room dało mi naprawdę fajne rzeczy, więc... Ja nie narzekam, nie mam na co. No, ale tym razem niestety... Jest gnojem i da mi szarą skrzynkę po prostu. Nie fajnie, nie fajnie, panie challenge room. Okej, okay, God's Head, nasz stary będę lubił cały czas. Okej, okay, ale dla ciebie nie będę zużywał Box of Friends, więc muszę wrócić. Wrócić i... I co zrobić? I naładować sobie baterią, ale nie będziemy tego robić. Zrobimy to tu! Tak jest, o mój Boże. O mój Boże. No wspominam się Taurus, to akurat nie fajnie, bo chciałem sobie postrzelać. No nic. I to tyle. Po serduszku. Tyle w temacie. Okej, okay, lecimy teraz na Isaaca. Yeah. Def chyba użyję na Delirium dopiero. Takie mam wrażenie. Okej. Okay. Wow, 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 fiszczura, Jezu, jak szybko została rozwalona. Rany boskie, okej. Okay. Chyba pięknie. I kolejny pokój, kolejni przeciwnicy, kolejna śmierć naszych rywali. Czarna skrzynka, muszę ją otworzyć. Bo mogą być przymioty od diabła. Albo serduszka. Niebieskie. Wszystko może być, wszystko się może zdarzyć. Musimy mieć na uwadze jeszcze dwa czerwone puste kontenery. Które musimy uzupełnić, to są po prostu puste życia. Oki. Oki, Loki. Teraz podam na ten żart. Przyspieszona kateta dziwnie brzmi, słyszeliście to? What? Okej. Okay. Czyścimy kolejne pokoje. Panie i panowie, ten run to jest run, którego było mi trzeba. Run, w którym nie muszę się przejmować praktycznie niczym, tylko moim zdrowiem i omijaniem przeciwników. Nie muszę się martwić o damage, nie muszę się martwić o nic, jest po prostu pięknie. I fajny odcinek mi z tego wyszedł. Były odcinki, masa odcinków była taka, że nagrywałem coś i albo nie włączyłem nagrywania, albo kamerki, albo głosu, albo czegokolwiek innego i to było bardzo smutne, bo nie mogłem tego nagrać ponownie. No bo jak, musiałbym ten sam seed odpalić i udawać, że gram, wiecie, że gram na ślepo, a ja nie lubię czegoś robić, nienawidzę, robiłem tak wcześniej, nie na tym kanale, jednak
Makabra. Czy ja popieram, jak ktoś takie coś robi? Nie. Czy rozumiem? Tak. To jest dziwna sprawa. No dobra, lecimy za Zakiem. Miejmy nadzieję, że nam łatwo pójdzie tak jak przewidywałem. Nawet nie strzelał w nas. O co chodzi? Czy my... Chociaż strzały może go blokują, nie wiem. Może go rozwaliliśmy za szybko. Też mogło być. I po Isaacu, zajebiście. Idziemy do The Chests, czyli Mega Shatan, Delirium i Blue Baby jest na wyciągnięcie ręki. Elegancko drzwi się otwierają. Super. Co my mamy tutaj? To bierzemy na pewno. To weźmiemy. To weźmiemy też. A, tego nie musimy brać. Ale możemy, patrzcie, mamy ten. A, dobra. Okej. Okay. Nie musieliśmy, ale jak wzięliśmy, no to spoko, no nie? Okej, okay, The Chest. The Chest jest ciężkim piętrem, ponieważ, no, mamy sporo bossów, z którymi musimy walczyć, ale możemy tu zyskać naprawdę sporo przedmiotów. Bardzo dużo przedmiotów możemy zyskać. I mogą nam się trafić pokoje, których byśmy nigdy w życiu naszym nie chcieli użyć. Na przykład ten, gdybyśmy nie mieli damage'a albo czegokolwiek innego, ten pokój byłby ciężki. Mamy dużą szybkość, także ten pokój nie jest problemem. Na całe szczęście. Bateria, spoko. Ustawię sobie tak, żebym miał w razie czego jakąś drogę ucieczki. Loki i Loki i. Chyba dwa razy Loki nawet jest, ten z czym. O, co się tam stało? Widzieliście? To rozwaliło się to na ten, na kolce. Dlaczego tak? Ja nie rozumiem. Nieważne. Ja się cieszę z tego powodu, że mamy bardzo fajne podejście i przede wszystkim fajny odcinek dla mnie i dla was. O, ten pokój może wydawać się być fajny, ale on jest bardzo niefajny. Oni potrafią tutaj zrobić naprawdę masakrę. Nie dziękuję. Nie pamiętam tego, co ten przedmiot robił. A nie, w sumie to przedmiot jest spoko. Backstabby, watch your back, dokładnie. Czy możemy chyba zmusić, żeby nie będą atakować siebie, czy ataki od tyłu więcej zadają? Tak mi się zdaje. Znaczy, że ataki od tyłu więcej zadają. Takie mam wrażenie. Kolejny przedmiot. O, pyro. Rzadki przedmiot. Thank you very much. Lilhorn, ojejku, oj stary. Przykro mi. Lilhorn i Loki, o proszę. Dwóch bardzo podobnych bossów do siebie. Z wyglądu, może nie z zachowania, ale z wyglądu na pewno. Oho. O, z tych skrzynek nie ma niestety przedmiotów. A i liczyłem, że może dostaniemy coś. Jednak nie. Okej. Okay. Pięknie. Idziemy dalej. O, to jest The Gate dwa razy. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Na szczęście nie jest aż tak źle. Dobra. Łoo, okej. Okay. Nie dostaliśmy, całe szczęście. Idziemy do Blue Baby. Ciśniemy prosto do Blue Baby. I potem na Mega Shatana. Bardzo fajne podejście Lili. Dziękuję ci, gro. Naprawdę. Aż miło się robi na serduszku. Super gluten razy 2. No problem at all. Wolę wziąć to. O, i The Cage właśnie. The Cage, poczwórny różowy cage, może się trafić w pokoju. I jeżeli macie za małe statystyki tutaj, to was może załatwić 5 sekund. 4 cage rolujące się, małe, mniejsze oczywiście niż te. Ale 4 rolujące się, skaczące, zostawiające po sobie rzeczy. Przerąbane. Przedmiot? Świetnie. Bean. Zajebiście. Okej, okay, lecimy z Blue Baby. Mówię szybko, waga, szczególnie, że Blue Baby strzela, patrz, waga, a nie mnie. Talos się odpalił. Niepotrzebnie w sumie. No ale cóż. Atakuj, patrz, waga, nie mnie. Dobra, Blue Baby rozwalony. Nie ma co się przejmować. Nie idziemy tutaj, idziemy do Mega Shatana teraz. Bierzemy sobie to. I idziemy do niego. Idziemy. Ciśniemy. Niszczymy go. Atakujemy, mordujemy. Gdzie on był? Tu na prawo, tak? Tak, okej. Okay. To będzie ciężka walka. Ja to wiem. Ale jestem na nią gotowy. Dev zostawiam na Delirium. Już się odpalił Taurus, okej.
Dawaj. Wiem, że masz sporo życia, ale mam nadzieję, że damy ci radę mimo wszystko. Okej. I oczywiście Mega Shatan to jest jedna z cięższych walk w grze. Niedawno wcale, może kilka lat temu. To jest dawno. Mega Shatan był ostatnim bossem w grze. Przed Hashem, przed Diluium, przed czymkolwiek innym. The Lamp jeszcze nie była, był Mega Shatan. To był ostatni boss w grze, jaki był. Bo kiedyś w grze było tylko The Chest, nie było Dark Roomu. Więc był tylko Mega Shatan do pokonania. I on był ciężki. I on dalej jest ciężki, jeżeli nie macie odpowiednich narzędzi, żeby go pokonać. On naprawdę jest nadal ciężki. Ale tak jak mówiłem, nas nie zatrzyma nic. Nawet Diluium nas nie zatrzyma. Kompletnie nic nam nie może stanąć na drodze. Wystarczył jeden przedmiot. Jeden przedmiot wystarczy, żebyśmy byli niepokonani. Aż dziwnie, nie? Okej. Druga faza. Lecimy. Jak szybko padniesz? Bardzo szybko. No i pokonywało się Mega Shatana, nie było tutaj skrzynki. O! Jest koniec. Ej! Czy ja to by save grałem? Ej! A, mam pokonane Diluium, dlatego. Okej, No to się skończyło szybciej niż myślałem. Ale zostało nam tylko hasz do pokonania Lilith i będziemy mieli zrobione wszystko. O! To był dobry odcinek, to był bardzo dobry odcinek. Trochę zawiedziony, że nie pokonaliśmy Diluium, ale zrobię sobie rerun i mam nadzieję, że do Diluium będę mógł pójść. Także zostało nam na Lilith tylko. Zostało nam na Lilith tylko hasz do pokonania. I jestem mega szczęśliwy z tego, co się wydarzyło. Także cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć, pa. I zapraszam was na kolejne filmy z The Binding of Isaac After Birth Plus. Trzymajcie się, pa, pa.